Oboje są na zakręcie, ich związki się rozpadły. Czy dzieje się dobrze? Czy źle mogą na siebie liczyć i nie kryją, że wciąż darzą się uczuciem? Hanna Śleszeniska, 60L. I Piotr Gąsowski, 55L, dadzą sobie drugą szansę? Pyta dobry to dzień. Myślała, że już ma wszystko poukładane. To moja misja opiekować się członkami rodziny, mamą, dziećmi, Jackiem, mówiła niedawno z radością Hanna Śleszyńska i dodawała, że czeka na wnuki. Reklama dzisiaj wraca do opustoszałego domu. Synowie wyfrunęli z gniazda. Pierworodny, Mikołaj, 33 l, rozważa wyjazd na stałe do Holandii, młodszy syn Kuba, 24 l ma swoje życie, a ona po czternaście wspólnych latach rozstała się z Jackiem Brzosko. Żartowała kiedyś, że szanse na znalezienie wymarzonego partnera są takie, jak spotkanie pingwina w bikini, ale nawet jeśli nie idealną, napotkała na swej drodze prawdziwą miłość, która trwa do dziś i często ją zaskakuje w kwietniu, w dniu swoich urodzin. Udała się do teatru Capitol. Weszła na scenę, przekonana, że zaraz rozpocznie się jej monodram, ale gdy rozsunęła się kurtyna, ujrzała na widowni tylko roześmiane twarze przyjaciół i rodziny. Dostała ogromny bukiet rusz oraz skuter. Wszystko zorganizował były ukochane i tata jej młodszego syna, Piotr Gąsowski. Przed 37 laty ujrzał ją na scenie i zakochał się na zabój. "Chodziłem na każde jej przedstawienie", wyznał Udawałam. Że mi na nim nie zależy, ale było odwrotnie, bo zależało, przyznała ona. Zostali parą, doczekali się syna, kuby. Spędzili razem trzynaście lat. Byli jak ogień i woda. Często dochodziło między nimi do kłótni. On lubi improwizować. Ja muszę być zawsze przygotowana. On jest na luzie i wierzy, że wszystko będzie dobrze, ja. Widzę wszystko czarno. Wyliczała. Zaskoczył ich kryzys. Zaniedbaliśmy się jako para. Kochanków, traktując coraz bardziej jak koledzy ze sceny. Mówi Piotr. Rozstali się. A jej pękło serce. Miałam żal, że Piotrek nie zawalczył. Nie powiedział: Jesteście. Dla mnie tacy ważni, że chociaż się kłócimy i jest ciężko, zrobię wszystko, żeby. Jednak się ułożyło. Wyznała. Oboje płakali nad utraconą miłością. Nie wyobrażali sobie, życia osobno. Po rozstaniu udało im się pozostać rodziną. Widywali się w pracy. Piotr często odwiedzał syna i pasierba. Gdy emocje opadły, zostali przyjaciółmi. Razem świętowali urodziny rodziców. Często z nowymi partnerami spędzali urlopy. Hanna wie, że może liczyć na Piotra w każdej sytuacji. Ona skoczyłaby za nim w ogień. Dzisiaj oboje są sami. Gąsowski jakiś czas temu rozstał się ze swoją ukochaną, Anną Głogowską. Przez lata dojrzali, już nie ścierają, się z byle powodu. Bez względu na to, jak potoczy się nasze życie. Zawsze będę ją kochał zapewnia aktor. Hanna z kolei przyznaje, że zdarza jej się myśleć o nim w najróżniejszych sytuacjach. Na przykład w restauracji łapie się na tym, że zastanawia się, czy jakieś danie by mu smakowało. Miłość nigdy do końca nie, przechodzi, mówi. Czy ich ścieżki znów splotą się w jedną? Zobacz więcej materiałów.